Drodzy, nie wiem, czy mieliście okazję przeczytać książkę Umberto Eco Imię Róży. Jeśli tak, to wiecie, że jednym z motywów, który tam się pojawia, jest dysputa, która wywiązuje się pomiędzy Wilhelmem z Baskerville a mnichem benedyktyńskim Jorge z Burgos, dotyczącym tego, czy Chrystus się uśmiechał. Jaki jest finał tej dysputy, odsyłam oczywiście do powieści. Tych, którzy nie czytali, ci, którzy czytają, wiedzą. Natomiast mam pytanie, czy chcielibyście zobaczyć uśmiech Chrystusa? Nie śmiejcie się z tego pytania, nie traktujcie go jako pytanie retoryczne. Nie chodzi mi tutaj o uśmiech, który wyłania się gdzieś z plakatu, czy uśmiech, który możemy zobaczyć w filmie, ale Chrystusa uśmiechającego się do mnie. Być może myślimy, że owszem, przyjdzie czas, kiedy będę mógł zobaczyć uśmiech Chrystusa wtedy, kiedy będę w Królestwie Bożym, kiedy razem z aniołami będę śpiewał w chórach anielskich, jakkolwiek to sobie wyobrażamy. Ale nie o tym mi chodzi. Nie o uśmiech, który będzie tam gdzieś kiedyś, ale o uśmiech Chrystusa tu i teraz. Pierwsza niedziela postu to równocześnie niedziela diakonii. Niedziela, której towarzyszą słowa Chrystusa zapisane w Ewangelii według świętego Mateusza, gdzie w 25 rozdziale, w 40 wierszu tak czytamy. Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. Te słowa Chrystusa musiały być w pewien sposób szokiem dla uczniów, dlatego że byli wpatrzeni w Chrystusa. Oni towarzyszyli Chrystusowi, szli za Chrystusem, a naraz Chrystus mówi, że przecież w drugim człowieku też mogą go spotkać. To było zupełne odwrócenie perspektywy. Pokazywało, że tam, gdzie jest człowiek potrzebujący, tam też jest i Chrystus. I to jest pewien trop, który Chrystus daje nam dzisiaj. Jeśli chcemy zobaczyć uśmiech Chrystusa, wcale nie musimy myśleć o dniu końca, o dniu sądu, o czasie ostatecznym, ale możemy zobaczyć, że przecież uśmiech Chrystusa jest bardzo blisko nas. Jest w ustach drugiego człowieka. A jaki wysiłek jest potrzebny, by ten uśmiech zobaczyć? To po pierwsze dostrzeżenie potrzeb drugiego człowieka. Dostrzeżenie tego, co jest jego bolączką, co jest często potrzebą chwili. Kiedy wczytamy się w historię zapisaną u ewangelisty Mateusza, zobaczymy, że ci ludzie nie robili rzeczy wielkich, ponad ich siły, ale potrafili dostrzec to, że jest człowiek potrzebujący i dostrzec to, że są w danej chwili w stanie odpowiedzieć na jego potrzeby. I kiedy myślimy o diakonii, to trzeba powiedzieć, drodzy, że diakonia rodzi się nie wtedy, kiedy powstaje nowy obiekt, kiedy budujemy nowy dom opieki, kiedy otwieramy jakieś nowe centrum diakonijne. Diakonia rodzi się wtedy, kiedy chcemy poświęcić część siebie, część swojego czasu dla drugiego człowieka. A jeśli zobaczymy uśmiech na jego twarzy, możemy być pewni tego, że uśmiecha się do nas Chrystus.